mieszkamy tu już niecałe 15 lat, czyli kawał czasu. Jest nam tu bardzo sympatycznie i bardzo fajnie. Prawie w gołym lesie. Na działce rosną czasami grzyby jesienią, coś tam zbieramy. I praktycznie to niechętnie byśmy się stąd wynosili. Natomiast rzeczywistość jest taka, że starzejemy się i niebawem stukną nam 70. I chcielibyśmy się przenieść bliżej naszej rodziny. Córka nasza mieszka w Krakowie, w związku z tym pomyśleliśmy o tym, że pomału trzeba by się stąd pomału wyprowadzać. Stąd też nasza oferta sprzedaży domu, choć powiem szczerze, niezbyt chętnie. Józefów graniczy z miastem stołecznym Warszawą, także jakby do miasta jest jakieś 25 km. Ja przez pewien okres czasu dojeżdżałem do pracy bez większych problemów. Józefów jest skomunikowany świetnie przez SKM-kę czy przez koleje mazowieckie. Od nas do stacji Michalin jest około 800 czy 900 metrów, także jak ktoś ma ochotę, że tak powiem, używać lokalnych mediów komunikacyjnych, to jest taka możliwość i nie ma problemów. Oczywiście jeżdżą również autobusy. Się wprowadziliśmy, dobudowaliśmy, był garaż jednomiejscowy, dobudowaliśmy kawałek, w tej chwili garaż jest na dwa samochody, a przy okazji ociepliliśmy cały budynek dodatkową porcją steropianu, a na tym steropianie jest położony tynk akrylowy, także dom jest ciepły, ogrzewany jest gazem. Wajlanta, piec służy nam chyba jakieś 9 lat, także jeszcze przed nami jakieś 10 lat użytkowania tegoż pieca. Jest to system grzewczy zupełnie wygodny, grzeje wodę i jak robi się zimno, ogrzewa pomieszczenia. Zasilanie wodę mamy z miejskiego wodociągu.